Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli, tej 32. niedzieli zwykłej, mówi nam o zaufaniu do Pana Boga. Na ile potrafimy w swojej codzienności zaufać Jego prowadzeniu, tym, że to On troszczy się o nas, że to, co mamy, to, jakich doświadczamy wydarzeń, to wszystko jest Jego drogą dla nas. Podpowiedzią jest pierwsze czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej, z rozdziału 17, to cud w Sarepcie Sydońskiej, gdzie Eliasz przychodzi w czasie suszy, w czasie nieurodzaju, przychodzi do wdowy, która jest samotna, ma syna, ma swoje dziecko i doświadcza tego trudu, dlatego że jest głód, jest nieurodzaj, jest susza, nie ma nigdzie żywności. To w czasach starożytnych było najczęstszą przyczyną ogromnych klęsk całych miast, śmierci wielu ludzi. Pożywienie. Jeśli jest susza, nie ma co jeść. Ona mówi takie słowa, które mogą nas trochę dziwić, ale też i są słowami strasznymi. Zbieram drewno, przyrządzę sobie i mojemu synowi strawę, zjemy to, a potem pomrzemy. Została nam tylko odrobina, tylko jedna miarka mąki, zostało nam tylko troszeczkę tego, co mamy i z tego zrobił ostatni nasz posiłek. Więcej już nie mam nic. Zjemy to i pomrzemy. Przychodzi Eliasz, prosi o szklankę wody, dostaje tą szklankę wody, czy wody w naczyniu, jak tutaj mamy w tekście, ale potem mówi, proszę daj mi jeszcze kromkę chleba. Ona mówi, że zostało tylko troszeczkę mąki, trochę oliwy, zjemy to i pomrzemy, mam to przygotować swojemu synowi i koniec. A Eliasz mówi, daj najpierw mi, przyrządź dla mnie, zaufaj, że Bóg ocali nas, bo mój Bóg, w którego ona nie wierzyła, mój Bóg mówi, dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy się nie opróżni, aż do dnia, gdy ześle Bóg deszcz na ziemię. I wiara tej kobiety polega na tym, że ona to zrobiła. To znaczy, że zamiast zrobić sobie i synowi to, co sobie zaplanowała, z ostatniej miary mąki, z ostatniej odrobiny oliwy, ona zaufała słowom Eliasza, uwierzyła zapowiedzi, którą przez Eliasza mówi Bóg o tym, że dzban się nie oliwy nie skończy i baryłka mąki się nie wyczerpie i robi najpierw Eliaszowi, a potem robi też sobie, swojemu synowi i okazuje się ten cud, to znaczy mąka się nie kończy, oliwa się nie kończy i mogą jeść i mogą dalej żyć. Czyli bez spotkania z Eliaszem umarłaby. Jej plan zakładał ostatni posiłek i śmierć. Spotkanie z Eliaszem, jego może przypadkowe pojawienie się w tej sytuacji, w tym domu, sprawiło, że ona zaufała, że ocaliła swoje życie dzięki temu zaufaniu. I to, myślę, ta pierwsza wskazówka do tego, co powiedziałem na początku. Dzisiejsza liturgia mówi nam o zaufaniu do Boga. Czy potrafię w taki sposób zaufać? Kiedy już może nie ma innej drogi, zaufać Bogu. Zobaczcie, jakiego Boga przedstawia nam to czytanie. Boga, który jest miłosierny, Boga, który ocala człowieka, Boga, który domaga się wierności, pokazuje tę wierność Eliasz, Boga, który domaga się konkretu, pokazuje ten konkret zaufania, ta wdowa z Sarepty Sydońskiej. Czy ja tak potrafię? Czy ja potrafię tak Panu Bogu zaufać, że oddaję Mu wszystko? Trochę o tym podobnie, ale w innych słowach mówi Ewangelia. Wiecie, że mamy taką Ewangelię, gdzie Jezus mówi, pochwala postawę wdowy w Sarepcie Sydońskiej, która niby nie pochodzi z plemion Izraela, jest poganką, ale wyznaje wiarę i Jezus pochwala jej wiarę, a
Ale nie tą Ewangelię dzisiaj przeczytamy, bo w tej niedzieli czytamy Ewangelię świętego Marka, 12 rozdział, wersety 38 do 44, gdzie przychodzą tłumy do Jezusa, Jezus naucza ich, aby się strzegli uczonych w piśmie, obłudników, faryzeuszy, którzy jedno mówią, drugie robią. W imię dobrych rzeczy objadają domy wdów, wyciągają z nich pieniądze, żyją kosztem życia innych, innych zamęczają, a sami się nie męczą. Zaszczytne miejsca w synagogach, dla pozorów długie modlitwy odprawiają, czytają jedną, drugą, trzecią litanię, nowenny, koronki, ale w sercu są daleko od Boga. I potem, jako przykład tego, co mówi, daje ubogą wdowę. Usiadł naprzeciw skarbony, przyglądał się, jak tłum wrzucał pieniądze. Wielu bogatych wrzucało wiele, ale wrzucało, jak powie dalej Jezus, z tego, co im zbywało. Mieli bardzo dużo i wrzucali dużo, ale to tak naprawdę dla nich było tylko trochę. Przyszła uboga wdowa. Wdowa w Izraelu jest tą szczególną przedstawicielką szczególnej grupy ludzi. Wdowa, czyli ta, która straciła środki do życia, bo wdowa, czyli już nie jest na utrzymaniu swojego męża. W tych domach Izraela, w Starym Testamencie, w czasach Jezusa, to mąż jest głową rodziny, także w tym znaczeniu głową, no, czyli tym, który utrzymuje rodzinę, dba o jej majątek. Jeśli ona jest wdową, to znaczy, że no, nie ma środków do życia, że już jej mąż, który był gwarancją jej życia, jej majątności, mąż umarł. Otóż ona przyszła jedna uboga i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wrzuciła coś, czym tak naprawdę inni by pogardzili. Wrzuciła tak niewiele. Oczywiście, no tutaj grosz to jest jakieś polskie słowo, grosz. Trudno to odwołać do starożytności. Jaka to była waluta? No, może to niekoniecznie jest ważne w tej Ewangelii. Jakaś najdrobniejsza waluta, która była wtedy używana w Izraelu, która nic nie znaczyła. Zobaczcie, u nas też, jeśli gdzieś tam nam się walają w kieszeni jakieś właśnie groszówki, jakieś jedno, dwugroszówki, zupełnie bez wartości, wydają nam się one tak naprawdę niczym. Ona wrzuciła takie dwa drobniutkie pieniążki, tyle co miała. Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywa, a ona zaś wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Ona wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. A dosłownie w tercie greckim czytamy, ona wrzuciła ta holonton bion, to znaczy całe swoje życie. Wrzuciła całe swoje życie. Tyle, co miała na utrzymanie. Tak jakby przyszła i co znaczy ten gest ubogiej wdowy? Ona wrzuciła wszystko, co ma, to znaczy przychodzi do Jezusa, do Boga, do świątyni, na wzgórze świątynne i do skarbony wrzuca siebie, całe swoje życie. Jakby mówiąc przy tym, pokazując tym takie słowa, ja już nic nie mam, ode mnie przestaje zależeć, bo mi zostało tylko odrobinkę, troszeczkę mąki, troszeczkę oliwy. Nie mam już nic. Oddaję to troszeczkę Tobie. Ty się tym zajmij. Tobie zawierzam całe moje życie. Składam moje życie w Twoje ręce. I to pochwalił Jezus jako postawę wielkiego zawierzenia. Bogaci przychodzą do świątyni, żeby wrzucić trochę może dla spokoju sumienia, dla świętego spokoju, wrzucić, żeby no, spełnić jakieś tam prawo, przykazania, które mówią o trosce, o ubogich. Coś tam wrzucają, ale ciągle mają wszystko w swoich rękach. Od nich zależy dużo. To oni dbają o swoich lekarzy, o swoje leki, o swoje ubrania. Ona wrzuca wszystko. To znaczy oddaje się całkowicie Bogu. Zawierza się całkowicie Bogu. Co ta Ewangelia mówi do nas? Moi drodzy, te słowa wrzucić majątek do skarbony, do świątyni, to nie ma co patrzeć w perspektywie finansowej na to.
To nie chodzi o to, żeby teraz każdy z nas wielkie sumy wkładał do różnych fundacji, stowarzyszeń, grup, ale na ile ja potrafię wszystko oddać Jezusowi. Czyli wszystko we mnie podporządkować Jezusowi. Oddaję Jezusowi swoje małżeństwo, oddaję Jezusowi swoje kapłaństwo, swoje życie zakonne, swoje życie wspólnotowe, oddaję Jezusowi swoją pracę, swoje zdolności, oddaję wszystko. To znaczy, chcę wsłuchiwać się w Jego głos, zawierzam się Jemu, chcę, żeby to On mnie prowadził, żeby to On mnie właściwie ustawiał na to, co mnie spotyka, w Jego Słowie. Co znaczy, by On mnie prowadził? To zobaczcie, to dopiero jest możliwe, kiedy ja słucham Jezusa. To sprawdza się, gdy ja zawierzam Jezusowi, to znaczy słucham tego, co On mówi o moim życiu, co mówi do mnie, w jaki sposób chce mnie przemieniać, w jaki sposób chce mnie prowadzić. Nie jest łatwo powiedzieć: Jezu, ufam Tobie. Tak powiedziała ta kobieta, rzucając te pieniążki. Zawierzyła siebie, zaufała całkowicie Bogu. Ty mówisz: Jezu, ufam Tobie, bo odmawiasz koronkę do miłosierdzia Bożego może. Czy tak naprawdę jest w życiu? Co dla Ciebie znaczy tak całkowicie zaufać Jezusowi? W różnych przestrzeniach życia. Uwierzyć Jezusowi. Nie uwierzyć w Jezusa, bo to pewnie zasadniczo większość z nas jednak wierzy w Boga, wierzy w Jezusa. Ale zawierzyć Jezusowi to jest coś zupełnie innego. To wynika z wiary, ale jest czymś niezwykle głębokim. Zawierzyć Jezusowi, zawierzyć siebie, powierzyć swoje życie. Ona oddała dwa pieniążki, całe swoje utrzymanie, całe swoje życie oddała Jezusowi. Jak to możesz zrobić dzisiaj, w tym tygodniu? Jak możesz pokazać sobie i innym, przede wszystkim Jezusowi, że rzeczywiście oddajesz Jemu całego siebie, całe swoje życie. Wcale niełatwa Ewangelia o ogromnym zaufaniu do Boga. Możemy się zatrzymać na tym poziomie faryzeuszów, którzy coś tam dają, ale potem mają swój świat, a możemy też spróbować rzeczywiście wszystko oddać Jezusowi. On nic nie zabiera, mówi papież Benedykt. On daje wszystko. Daje wszystko. Moi drodzy, dobrej niedzieli wszystkim. Znajdźcie czas, by zajrzeć do tej Ewangelii, rozważyć ją, poszukać jakichś swoich wniosków. Jeśli macie chęć, podzielcie się nimi w komentarzu pod tym filmem. Możecie też subskrybować kanał Jaskinia Słowa na YouTubie. To zawsze spore wsparcie dla mnie, dlatego że dzięki temu kanał się może rozwijać i liczniki YouTubeowe widzą rozszerzanie się zasięgów i tak dalej, to jest też dla mnie dobre, dlatego zachęcam, by kliknąć łapkę w górę, to znaczy kliknąć, że ten film Wam się podoba. Jest też możliwość wsparcia tego profilu, tego kanału na zrzutka.pl, link jest też w opisie tego filmu. Zachęcam do posłuchania, są już 3 nagrania spotkań biblijnych, Biblia na Starówce, Babilon w Biblii, pierwsze spotkanie o historii, drugie o archeologii starożytnej, a trzecie, ostatnie spotkanie o księdze Jeremiasza. Zachęcam też do wysyłania maili, jeśli macie jakieś uwagi, pytania, komentarze, a może sugestie tego, jakie filmy, o czym nagrać kolejne spotkania, kolejne tematy, jakie mogę podjąć, dajcie znać w komentarzach, w mailach, chętnie to zrobię. Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.